Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. Mamy dzisiaj oczywiście galę Payback i będziemy zaczynać tą galę od walki Cody'ego Rhodesa. Tak jak na ostatnim Raw przed Payback mówiłem, mogę nawet właśnie dodać w ostatniej chwili. No i właśnie w ostatniej chwili pomyślałem, że dodam jedną walkę na tą galę. Jednym z zawodników w tej walce jest właśnie Cody Rhodes, który pierwszy wchodzi do ringu. Rhodes tak na razie się nie miał to bez porażki, tylko jedyne co przegrał to walkę o walizkę Money in the Bank, no wiadomo, tam przypięć ani nic takiego nie było na nim. I poznajmy teraz jego rywala już w tej pierwszej walce. I jego rywalem można już się chyba już pamiętać po tym, jak właśnie jak wygląda to, ten wygląd wszystkiego. Jest właśnie Finn Balor, który może to jest część tego przez to, że jest w Judgment Day, że po prostu postanawia, że ta walizka nie jest dla niego tak naprawdę ważna i nie będzie nawet nosił. I jak będzie chciał, to sobie ją po prostu użyje, a ta naprawdę ona nie jest właśnie na tyle ważna, żeby z nią chodził. Najważniejsze właśnie jest to, że u boku ma Priesta i Ripley. I tak możliwe, że w sumie Judgment Day mogą się powiększyć w każdej chwili o jakąś osobę, więc też na to można uważać, że oni mogą w każdej chwili właśnie jedną jakąś osobę nową czy więcej dodać do Judgment Day. Mogli być we czwórkę, ale postanowili właśnie wykopać Edge'a, więc zobaczymy, czy oni nie będą sami chcieli zrekrutować kogoś kiedyś właśnie do swojej frakcji. Nie jest to oczywiście walka o walizkę Balora, to jest po prostu taka bardzo dobra, mocna, myślę, walka na start dzisiejszej gali, czy oczywiście gali Payback, która będzie chyba podzielona na 4 części, 4, 3, nie wiem dokładnie jeszcze, mi się wydaje, że 4, bo jest chyba 8 miesięcy walk zaplanowanych, więc właśnie tak planuję właśnie, żeby było 8 walk, więc właśnie po dwie na jedną część, tak mi się wydaje, że będzie spoko. Niektóre właśnie wiadomo odcinki, części, znaczy mogą być krótsze od innych, mogą nawet się zdarzyć takie, że będą miały po, myślę, że 10 minut zawsze będzie spokojnie, ale tak jak przed około 15 minut myślę, że będą, bo zwykle 3 walki trwają tak zwykle, aż czas pedigree, nie pedigree, tylko pile driver. Niektóre walki trwają właśnie po, bo jeden odcinek zwykle trwa około 20 minut, gdzie właśnie tam są, gdzie w tych 20 minutach jakieś są 3 walki, więc tu może potrwać to nawet czasami niecałe 15, zależy. Knee drop i prosto w żebra, można tak powiedzieć, chyba żebra Balora, tam się skupiał Rhodes, żeby uderzać. Moonsault z najniższej baliny, dość ciekawe, czegoś nie widziałem, żeby ktoś próbował. Double foot są teraz od Balora i Rhodes łapie jego nogę. Łapie teraz nogę Balor Rhodesowi. Kontra Cody'ego. Balor już na linach i będzie ta seria dwóch uderzeń prawdopodobnie w plecy i tak, dobrze pamiętam, i trzecie właśnie już spada Balor sam. Irish Whip i Balor jeszcze nie jest poza ringiem i dalej nie będzie, bo świetnie teraz skontrolował ten dropkick, ale Balor teraz już skontrolowany przez Rhodesa. Spodziewałem się, że to może być właśnie dobra walka dwóch zawodników, którzy są na fali, można tak powiedzieć. I dropkick prosto wycelowany w głowę. I missile dropkick świetnie trafiony. I teraz double axe handle. Comeback move jeszcze mamy do zrobienia. I sling blade i jest... dalej signature, naprawdę, bo i tak już mieliśmy signaturę, ale jak widziałem, że była właśnie opcja, to pomyślałem, czemu nie możemy to zrobić. Signatura. Dropkick. Będzie
prostu w Rhodesa i Rhodes spada w narożnik. I to jest okazja. Double footstomp, czyli oczywiście chudo gra. I to może być koniec tej walki. Ale nie jest. Nie jest to koniec. Rhodes dalej walczy w tej walce. Elbow drop nietrafiony. Czyżby Rhodes może użył Resiliency, bo nie ma właśnie jakiegoś terminatora ani finishera, nie jest blisko niczego, więc trochę dziwne. I bardzo możliwe właśnie, że nie, że użył jakiejś Resiliency albo coś takiego. I dropkick, teraz się udał tak Balor, przedtem praktycznie Rhodes się zrobił to samo, tylko jemu się nie udało, tak Balorowi teraz się udało. I body splash. Już wraca Balor do Rhodesa. Kopnięcie skontrowane. Tutaj też kontra, kolejna kontra i teraz uderzenia w brzuch i jeszcze na koniec łokieć, w sumie czy przedramię bardziej, takim przedramieniem uderzy forearmer. I uderzenie prosto w głowę. I właśnie to nie była walka No Holds Barred, ale po prostu czy Extreme Rules, po prostu Balor, jak to można w sumie powiedzieć teraz, Balor nie chciał już być dłużej w tej walce, nie obchodziło go to, wolał sobie właśnie zaatakować Rhodesa i wolał w taki sposób zakończyć tę walkę, bo jemu to naprawdę jego nie obchodzi taka walka z Rhodesem, on woli go zaatakować i w sumie może wziąć go jakby pod, można tak powiedzieć, pod sąd mały, bo właśnie Judgment Day to jest i oni lubią sądzić jakby rywali, no i w sumie może teraz to jest część tego, nigdy nie wiadomo w sumie co w głowach mogą mieć właśnie osoby z tej frakcji Judgment Day, może się dowiemy czegoś na następnym roku, może nie, nie wiadomo. A przed nami teraz druga walka w pierwszej części Gali Payback. I przed nami drugie i prawdopodobnie ostatnie starcie w pierwszej części Gali Payback i będzie to oczywiście walka o pasy tag teamu. Street Profits, którzy wygrali z Legado del Fantasma na Raw, będą walczyć oczywiście o te pasy. I co ciekawe właśnie, ja tam naprawdę nie zauważyłem, że jednak Street Profits należeli, byli wydraftowani na SmackDown, więc tak jakby to jest walka dwóch drużyn ze Sma dwóch teamów, znaczy bardziej ze SmackDown, ale prawdopodobnie jakiś tag team, który jeszcze nie zadebiutował na Raw, możliwe, że po prostu dam na SmackDown, a Street Profits po prostu zostaną już na Raw. Bardzo możliwe, że tak to po prostu zrobię. Bo miałem właśnie w planach, że oni, myślałem, że oni byłem pewny, że oni są na Raw, nie wiem, może przez to, że się przyzwyczaiłem do, w prawdziwym życiu właśnie jak tak właśnie jest, to właśnie może przez to się tak przyzwyczaiłem i pomyliłem od razu i właśnie myślałem, że oni są na Raw, a oni są na SmackDown przydzieleni, tak samo jak nasi mistrzowie, ale właśnie no możliwe, że Street Profits po prostu będą na Raw teraz, a jakiś tag team, który jeszcze nawet nie walczył, pójdzie na SmackDown. Albo nawet jakiś tag team, który walczy, już może nawet pójść na SmackDown. Ich rywale to oczywiście obecni mistrzowie tag teamu, którzy wygrali swoje pasy na gali Money in the Bank w walce z Dirty Dogs. To oczywiście Eric i Ivar, The Viking Raiders. Viking Raiders w rzeczywistości akurat teraz już są Helami, po tym jak powrócili i zaatakowali New Day. Tutaj jak na razie są face'ami, ale nigdy nie wiadomo, mogą w sumie zawsze właśnie już być tymi złymi gościami, być Helami. A nie wiem, jakoś nie planowałem nic właśnie w związku z tym. Ostatnia ich walka była walką Handicap, walczyli na Brock Lesnara. Przegrali tą walkę, no ale jednak to jest Lesnar mógłby sobie naprawdę z wieloma osobami tam naprawdę poradzić, więc nie ma co o tym myśleć w sumie. I to jest oczywiście walka o pasy tag teamu i też to jest walka Tornado, tak,
Oczywiście, obydwoje zawodników z jednego teamu są naraz, więc wszyscy czterej walczą. Zawodnicy naraz. Na razie Montesfort i Ivar, a druga, muszę to powiedzieć, para to Angel Dawkins i Eric. Ivar już poza ringiem, nie będzie poza ringiem. Dobra kontra Ivara teraz, musiał tutaj robić takiego spira, można to powiedzieć, Ford. I Spinebuster Sitout w wykonaniu Ivara. I już przypięcie, zapomniałem, że ja nie mam właśnie tego klikania. Przez chwilę tak właśnie zacząłem szybko klikać. Właśnie to timed myślę, że jest troszkę fajniejsze, bo można właśnie czasami nawet cztery finishery dostać, a można i tak z tego wyjść, a w tym klikaniu nie dałoby się na pewno tego zrobić. Nie wiem, co, że Montesfort miałaby robić jakieś może dropki, ale postanowił w ostatniej chwili, że jednak nie będzie robił, tak trochę dziwne. Kopnięcie w plecy. Nie kopnięcie w brzuch. Nie wiem, czy tu jest no disqualification, czy nie. Nie będę może próbował. Aż fajne naprawdę ruchy ma Montesfort. Fajny ma naprawdę moveset, bardzo mi się podoba i fajnie się, bo zawsze go właśnie, zawsze się nim gra, zawsze fajne właśnie ma ruchy. Body splash teraz. Mamy sygnaturę już gotową. Montesfort może zrobić sygnaturę. I ta już sygnatura to combo kończące tym uderzeniem w głowę Ivara. I oczywiście finisher wiadomo jaki jest. Ten świetny frog splash. Jeden z najlepszych, jak nie najlepszy obecnie w WWE. Przypięcie. Dwa. I nie ma trzech. Nie ma trzech tym razem. Eric też nie mógł pomóc, bo Eric był właśnie skupiony walcząc tam z Angelo Dawkinsem. Shooting Star się teraz nie udaje. Ivar podnosi Forda. Kontra tego kopnięcia, które jest sygnaturą oczywiście. I kontra kolejnego Shooting Stara. Można tak powiedzieć, że tu ci można by w sumie, nie każdy może się tak domyślić, ale Ivar to jest bardziej dynamiczny, powiedział zawodnik od Erika. Naprawdę pomimo swojej właśnie wielkości, można tak powiedzieć, to jednak naprawdę się rusza często jak high flyer, jak taki naprawdę mało ważący zawodnik. Na Ford wiadomo, że jest dynamiczną bardzo postacią, dlatego myślę, że to jest właśnie tak dobrze dobrane. Dawkins teraz wychodzi na górną linę i forearm prosto teraz w głowę Forda i uderzenie w rękę. Body splash teraz, nie będzie przypięcia. Angelo Dawkins za to przypina Erika. I Spear teraz, prosto trafiony Ivar. I teraz uderzenie, kopnięcie. To jest Shotgun Nistra, jeśli się nie mylę. Ale oczywiście wychodzi z tego Montesfort. Tam będzie chyba. Mamy podwójne przypięcie, ale wychodzi z tego, obydwoje wychodzą, i Montesfort, i Angel Dawkins. Fajne to było naprawdę, żeby obydwoje musieli wyjść, obydwoje praktycznie w tym samym momencie wychodzą z tego. I combo teraz Montesa Forda na Eriku. Jeszcze teraz będzie po raz kolejny próba Frog Splashu w wykonaniu Montesa Forda i kolejny raz trafione, tylko tym razem to trafiony był Eric. Czy to będzie koniec? Nie, bo to będzie Rope Break. Ale tam Angelo Dawkins przypina i Angelo Dawkins zapewnia zwycięstwo Street Profits. I Street Profits są nowymi mistrzami tag teamu. Po naprawdę bardzo fajnej, dynamicznej walce, która naprawdę była super, więc też nowych mistrzów mamy. Ale czy Eric, czy Ivar też, żeby obronić, też byłoby oczywiście spoko, bo taka fajna właśnie walka, że nieważne, bo kto wygra, ale jednak co wygrywa Angelo Dawkins i jeszcze oczywiście Montesfort. I dowiemy się w sumie w przyszłości, za niedługo, czy oni będą tak teamem z Raw, czy to naprawdę tak teamem SmackDown, bo tego w pełni nie jestem, można to powiedzieć, pewien, na którym oni brandzie będą, ale wiadomo, że są mistrzami i to jest dla nich na pewno najważniejsze. A na dzisiaj oczywiście byłoby to tyle. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!